Mówię A. Mówię M. Mówię D. Mówię G. Mówimy AMDG. Ad majorem Dei gloriam. Na większą chwałę Boga. Lista przebojów katolickiego Radia Zamość. W każdą środę o 20. Chwalony Jezus Chrystus, tak jak każdą środę o 20 w katolickim Radio Zamość. Witam was ksiądz Mariusz w audycji AMDG, czyli na większą chwałę Boga. Chcemy w sposób szczególny wyśpiewywać Bogu chwałę, jak również wsłuchiwać się w przepiękne utwory, które będą gościły dzisiaj w naszym 496 notowaniu. Ale dzisiaj mamy mnóstwo niespodzianek. Mnóstwo to mało powiedziane, ponieważ jest tutaj z nami bardzo wielu gości. Mało tego, oprócz tego, że goszczą z nami na żywo, są także z nami duchem ci, których usłyszymy już za kilka chwil. Ale wszystko po kolei. Na początku nasze miejsce 10, ale nim to będzie miało miejsce, powiem o tym, co nie weszło do naszego tego notowania. Regicide i marzenia. Utwór, na który w tym tygodniu już nie będziemy mogli oddawać swoich głosów. A jak można to uczynić? A to o tym również za chwilkę. Niemniej teraz bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, którzy już od tygodnia czekali na tą naszą dzisiejszą listę. Nasze notowanie układacie wy sami, zatem bardzo serdecznie się cieszę, że jesteście z nami, jak również jesteście na Facebooku, bo również tam można nas odnaleźć. Już za chwilkę dowiemy się, kto jest w naszej audycji, a teraz dowiemy się, kto jest w tym tygodniu na miejscu 10. Otóż jest tam utwór zespołu Vestige, czyli Bez zmiany sprzed tygodnia. Jest to utwór pod tytułem Ponad. Jak sami dobrze wiecie, panowie z Vestige są z Lublina, niedalekiej miejscowości od Zamościa. I przepięknie chwalą Pana Boga swoimi instrumentami, jak również swoim wspaniałym głosem. Jednak potrzebują waszych głosów, aby utrzymać się na liście. Jeśli chcecie, to zachęcam do tego, by wejść na stronę www.radiozamost.pl. Tam trzeba odnaleźć zakładkę audycje, w nich AMDG i utwór zespołu Vestige, na który możecie oddać swój głos. A teraz utwór Ponad. Wibracje od stóp do głów nie chcą wyjść się wyrazić. Nie chcą wyjść się wyrazić. Wierzch porządnie sług. Pod spodem duch się pali. Nie chcę wyjść i ocaleć. Nie chcę wyjść i ocaleć. Z rozmazanych chmur, skojarzony inwazyjny nów. Na ciemnym niebie się wyważy. Na ciemnym niebie się wyważy. Konstelacji nie chcę znać. Coś się czerwień umieni. Czeka, by się wypalić. Czeka, by się wypalić. Chcecie usłyszeć zespół Vestige czy jeszcze w przyszłym tygodniu, to zachęcam do tego, aby tam na tą naszą stronę katolickiego Radia Zamość wchodzić i oddawać swoje głosy. Ale właśnie teraz przyszedł ten czas, kiedy będę mógł powitać bardzo serdecznie naszych miłych gości. A jest z nami ojciec Paweł Gała.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Jest również z nami kleryk Maciej Szumilak. Niech będzie Pan Jezus pochwalony. I kleryk Marek Okuk. Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie naszych miłych gości, którzy są właśnie ojcami misjonarzami, a konkretnie ojcami werbistami. Może tak na samym początku, bo mamy tydzień misyjny i przeżywamy go w całym Kościele, kiedy w sposób szczególny chcemy pamiętać o tych, którzy pamiętają o tych, o których nikt nie pamięta, bo tak można powiedzieć o tych, o których mówi nasz papież Franciszek, o tych zepchniętych na margines z życia. Wy do nich jedziecie, ale taki ojciec werbista to kto to jest? Bo znamy różne zakony, ale na naszym tutaj terenie chyba o ojcach werbistach mało się mówi. Wielu nas nie ma. Może ktoś, kto jest w Lublinie, to zna werbistów z KUL-u jako wykładowców przedmiotów związanych z misjami. Ale werbista to jest po prostu zakonnik. Większość z tych naszych zakonników to są kapłani i misjonarze. Dlatego, że naszym charyzmatem, naszym głównym zadaniem w Kościele są misje ad gentes, jest wyjeżdżanie, by głosić Chrystusa na odległych krańcach świata, ale także coraz częściej tu blisko w Europie. I jak już mówiliśmy, misjonarze wyjeżdżają, ale w tym momencie przyjechaliście do nas. Właśnie, skąd do nas przybyliście? Przybyliśmy z misyjnego seminarium duchownego werbistów w Pieniężnie na Warmii, to jest powiat braniewski. Tam przez lata biło misyjne serce Polski. 500 misjonarzy w ciągu istnienia seminarium wyjechało w świat właśnie stamtąd. Wyśmienicie, zatem jest to piękna kolebka powołań misyjnych, ale jest z nami jeszcze jeden kleryk, bo przed chwileczką kleryk Maciej, który jest na 5. roku, dokładnie, wspomina o tym, skąd pochodzi, obecnie skąd przybył, ale wiem, że kleryk Maciej jest z niedaleka. Jest bardzo bliska, jestem z Tomaszowa Lubelskiego, w Zamościu kończyłem Ogólniak, więc te tereny są mi bardzo dobrze znane, a werbistów poznałem właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, no i Pan Bóg mnie tam pchnął. Zatem mocno się cieszymy z tego dobrego zdecydowania się, ale obok nas również jest kleryk Marek Okuk, tak? Tak. I skąd kleryk Marek do nas przybył? Z Papui Nowej Gwinei. To raczej dalej troszeczkę niż Tomaszów Lubelski, prawda? Tak, bardzo daleko. Ale jak to się stało, że nasz Marek pragnie zostać werbistą? Jak zrodziło się to powołanie do tego, aby służyć Panu Bogu i w sposób szczególny mówić o nim innym, którzy jeszcze o nim nie słyszeli? To mój tata był katechistą. I ja znam werbisty od młodego. I każdy ksiądz myślałem wtedy, że oni byli werbisty, nie? I też każdy niedzieli do kościoła widziałem kapłan na ołtarzu. Oni ubrali ornaty. Widziałem i oni takie przepiękne, nie? I ja też chcę być kapłanem. I będę wyglądał też przepiękne tam na ołtarzu. Zatem poprzez własny przykład życia tych misjonarzy nasz kleryk Marek zapragnął również im zostać. No. Zatem mocno się cieszymy z tej dobrej decyzji. Tylko tak dodam, bo już wiem, bo z naszymi misjonarzami mam okazję spotykać się w Łabuniach już od kilku dni, ponieważ oni goszczą od niedzieli i cieszę się, że możemy wspólnie razem się spotykać, modlić. Ale wiem, że nasz kleryk Marek jest dopiero 2 lata w Polsce, ale już nieźle mówi w naszym języku. Tak, było bardzo trudne, ale teraz tak, mogę mówić. A co najbardziej sprawiło trudność, jeśli chodzi o nasz język? Język polski jest tak bardzo trudny.
końcówki jest takiej dużo, nie? Jest zatem sporo nauki jeszcze, ale wydaje mi się, że chyba bardzo dobrze sobie radzi, prawda? Pewnie jest nieźle. Zatem również jest nieźle na miejscu dziewiątym, bo na naszym miejscu dziewiątym w tym tygodniu jest zespół Tulia i utwór pod tytułem Jeszcze Cię Nie Ma. Jednak powolutku spada, bo spada z siódmego na dziewiąte. Nie ma cię, nigdy nie było. Nie wiem, jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość, nie ma cię. Zespół Tulia, Jeszcze cię nie ma. Na miejscu dziewiątym w tym tygodniu, wspomniałem, jest to spadek o dwa oczka z siódmego na dziewiąte, od siedmiu tygodni na naszej liście. A dzisiaj w audycji mamy wyjątkowych gości, ponieważ no, wielu przybyło z Pieniężna, wielu przybyło z, no właśnie skąd, z Papui Nowej Gwinei, ale także wielu przybyło, można tak powiedzieć, z Łabuń. Zatem dzisiaj mówimy o tym, dlaczego warto zostać misjonarzem i kto tym misjonarzem może być. Ale mówimy dzisiaj, że są z nami ojcowie werbiści. Moje pytanie dotyczy początków. Jak to wszystko się zaczęło? Kto był tym pierwszym? Jakie są początki werbistów? To wszystko zaczęło się w knajpie. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi, a kto to zaczął, to powiem od razu. Normalny, zwyczajny ksiądz diecezjalny, niemiecki, Arnold Jansen w XIX wieku czuł, że jest potrzeba do tego, żeby księża z Niemiec, którzy nie mieli takich możliwości, wyjeżdżali na misję. I postanowił założyć seminarium misyjne. Ale w Niemczech tego seminarium założyć nie mógł z prostego powodu. Szalał wtedy Kulturkampf i Otto von Bismarck prześladował kościół, więc nie było mowy w ogóle o tym, żeby zakładać cokolwiek nowego w tym kościele. Ale tuż za granicą była Holandia, bo to były Niemcy zachodnie, północno-zachodnie. No i święty Arnold znalazł karczmę, którą właściciel miał do sprzedania. Kupił tę karczmę, no i szybko ducha karczemnego stamtąd wygonił, a wprowadził Ducha Świętego razem z wieloma młodymi ludźmi, którzy zgłaszali się do pracy wtedy, którzy chcieli wyjechać na misję. Zbudował wielki dom, gdzie to jest Steyl nad rzeką Mozą w Holandii. I tam do dzisiaj jest dom macierzysty Zgromadzenia Słowa Bożego, a także dwóch innych zgromadzeń, które święty Arnold założył, zgromadzeń siostrzanych.
Jedno z nich to siostry misyjne, które pracują tak jak my, tylko w wersji żeńskiej na misjach, a trzeci zakon, najmniejszy, to są siostry klauzurowe, które za nasze misje się modlą. Zatem, jak sami dobrze wiemy, musi być ten początek i tutaj akurat troszeczkę w okolicach kuchni. Ale jak sami wiemy dobrze, na misjach kuchnia jest bardzo ważna, bo nasz kleryk Marek wspominał, że jak przybył do Polski, to co z tą kuchnią było? A to było trudne. No to pierwszy raz w Europie. Jedzenie wszystko było inaczej, trudne. Jedzenie też nie smakowało. I ja tylko jadłem, pamiętam, ziemniaki, chleb, masło i woda. No już. Rzeczywiście, zatem trud jest bycie misjonarzem na obczyźnie, ale właśnie, ojcze Pawle, bo z tego co już wiem, ojciec Paweł był na, właśnie, niektórzy mówią, że tam są pingwiny, ale to chyba nieprawda. Ojciec Paweł widział pingwiny na Madagaskarze? No szukałem, ale nie dopatrzyłem się żadnego przez te lat, kiedy, ile tam byłem, 8. No i zawsze przy okazji spotkań z dziećmi tłumaczę dzieciom, że ta bajka kłamie, bo pingwinów na Madagaskarze nie ma. A co jest na Madagaskarze zatem, jeśli nie ma tam pingwinów? No jest wiele, wiele ciekawych rzeczy i można by tu opowiadać w nieskończoność. Na pewno krajobraz Madagaskaru jest tak zróżnicowany, że gdziekolwiek się nie pojedzie, krajobraz jest inny i coraz ciekawszy. Zaczynając od baobabów, przez lemury, przez lasy tropikalne, Ocean Indyjski i wiele, wiele naprawdę ciekawych miejsc, które są, można powiedzieć, jeszcze bardzo, bardzo egzotyczne. I to też chyba Madagaskarowi dodaje takiej, takiej wspaniałości, mógłbym powiedzieć. Zatem już po naszym miejscu 8 powrócimy do pytania, co można spotkać na Madagaskarze, bo to przecież oprócz tej egzotyki nie wszystko. Mamy także sprawy związane z osobami, które tam mieszkają, ale do tej naszej rozmowy wrócimy już po naszym miejscu 8, a w tym tygodniu będzie to ojciec Łukasz Buksa. Tak, ciekawa sprawa. Jest to również zakonnik, który pięknie śpiewa, a śpiewa utwór pod tytułem Życie. Zatem posłuchajmy ojca Łukasza, który w tym tygodniu jest na miejscu 8 i tą pozycję utrzymuje. Życie tylko jedno masz i musisz odebrać. Życie tylko jedno masz i musisz odebrać. Życie tylko jedno masz i musisz odebrać. Życie tylko jedno masz. Elo ziom, słowa, nie traktuj swego życia jak jakiegoś tam wroga. Przyjmij rady przeze mnie podane, przeżyte, doświadczone, po latach skumane. Te prawdy, o których mówię tobie dziś, możesz przyjąć albo wyjść za drzwi. Bóg dawcą życia, szanować je należy, nie zabijać, oszukiwać, lecz godnie przeżyć. Życie tylko jedno masz i musisz o nie bać. Życie tylko jedno masz i musisz o nie bać. Życie tylko jedno masz. Życie tylko jedno masz. Musisz o nie dbać. Dopalacze to dziwne gracze, co życie urywają, czasem ci je skracają. Narkotyki robią z mózgu niezłe triki, lecz budzą, czujesz się po prostu nikim. Internet, tak, to jest fajna rzecz, tylko czemu ciągle tyle czasu on tobie żre? Pornograficzne oszukiwanie miłości zabija jej piękno i ograbia z ludzkości. Komputerowe gry tobie w głowę zapadają, później nawala się z ziomalem, jakbyś był na haju. Pamiętaj, baj o duszę i ciało, jak na Bożego wojownika przystało. Kiedy nie wiesz co zrobić, gdy dosięga cię Boga.
możemy wraz z ojcem Łukaszem Buksą śpiewać utwór pod tytułem Życie, który gości w tym miejscu na miejscu ósmym. A my na naszym miejscu gościmy sympatycznych ojców misjonarzy i wracamy do pytania, kogo jeszcze można spotkać na Madagaskarze? Kto tam mieszka zatem? No to jest pytanie, czasami znajduje się w krzyżówkach i odpowiedź nie jest taka oczywista. Akurat mieliśmy okazję być w szkole podstawowej tutaj w Łabuniach, tak. I pytanie, kto mieszka na Madagaskarze, jak się nazywają ludzie mieszkający na Madagaskarze, odpowiedź często brzmi Madagaskarczycy. No nie ma takich. Więc podpowiadam, jak ktoś znajdzie w krzyżówce, jak się nazywają ludzie mieszkający na Madagaskarze, to podpowiadam, są to Malgasze. Malgasze, a zatem jak mówią Malgasze? W jakim języku mówią Malgasze? No języki urzędowe na Madagaskarze są dwa. Język francuski, z racji tego, że Madagaskar był kolonizowany przez Francję, i jest język urzędowy drugi, jest to język malgaski. Czyli Malgasze po malgasku. Malgasze po malgasku. Ciekawa historia, natomiast trudny jest to język, tak w porównaniu do języka polskiego? W porównaniu do języka polskiego, no to jest dość łatwy język. W porównaniu do języka francuskiego nawet jest to dość łatwy język. Może to być też i porównując, ile czasu spędziłem na naukę języka francuskiego i malgaskiego, to francuskiego rok czasu, a malgaskiego po pół roku już się było wysłany do pracy w buszu, do parafii. Czyli ten język po pół roku czasu już był wystarczająco na wystarczającym poziomie, aby zacząć pracę z ludźmi. I tam, jak już ojciec Paweł został wysłany do tej pracy, tam w tej parafii w buszu, to co tam ojciec zastał? Jak tam w ogóle można do tego buszu dojść? Była jakaś z tym ciekawa historia? No, to każda podróż w busz jest ciekawa, więc zaczynało się od długiej podróży. Pierwsza podróż na tą misję polegała na tym, że powiedziano nam, że do tej misji nie jest daleko, 60 kilometrów, ale trzeba jechać całą drogę, bo droga jest zepsuta, więc jak zobaczyłem tą drogę w rzeczywistości, to naprawdę no, jechało się jeepem, napęd na 4 koła i nie zawsze z tych dziur się można było wydostać. Ale zawsze szczęśliwie dojechaliśmy. Jak trzeba było jechać do miasta, to szczęśliwie dojechaliśmy do miasta i wróciliśmy na misję z powrotem. Nie są to łatwe drogi, ale do pokonania. Zatem my do tej naszej sympatycznej, bardzo interesującej rozmowy jeszcze powrócimy, ponieważ dzisiaj gościmy w naszej audycji ojca Pawła Gałę, kleryka Macieja Szumilak i kleryka Marka Oku, którzy są werbistami, którzy w dniu dzisiejszym opowiadają o tym, jak na misjach pracują, jak do nich się przygotowują i czy warto być misjonarzem. Pewnie tak. No to czy warto? Ja bardzo zachęcam do tego, żeby być misjonarzem, bo jak Pan Jezus powiedział, tu zapytany przez Piotra, myśmy zostawili rodzinę i wszystko, a Pan Jezus mówi, otrzymacie 100-krotnie więcej. Zatem i my może teraz, tak nawiązując do tych rozmów, chodził na przykład Pana Jezusa z Nikodemem, który myślał o tym, żeby głosić Ewangelię, chociaż jeszcze nie mógł się przełamać, a czynił to nocą, to my również przejdźmy do naszego miejsca siódmego, bo utwór pod tytułem Nocą wyśpiewuje siostra Julita Zawadzka. Ach, przepięknie nam się złożyło, drodzy ojcowie, że dzisiaj właśnie takie podniosłe osoby goszczą na naszej liście, bo i ojciec Łukasz Buksa, a teraz siostra Julita Zawadzka. Na miejscu siódmym, aczkolwiek spada z szóstego. Ciemności piekielnej. Nocą
jaśni tę noc, życie jest tylko w nim jest. Jeśli chcecie usłyszeć siostrę Julitę Zawadzką, to zachęcam do tego, aby oddawać głosy na utwór pod tytułem Nocą. A teraz miejsce szóste. I uwaga, piękny awans, ponieważ jest to nowość. Asia Komorowska i utwór pod tytułem Jak dorośniesz. Posłuchajmy zatem naszej Asi, jak wyśpiewuje utwór, który był propozycją w zeszłym tygodniu, a już dzisiaj gości w naszym notowaniu. Czekałam do zimy, czekałam do wiosny. Myśli, że jestem jego mamusią. Wszystko mogę, a on nic nie musi. Nie mogę tu ani chwili zostać. Pójdę poszukać innego chłopca. Już nie zostanę ani chwili dłużej. Zadzwoń do mnie, jak będziesz już dłużej. I jeśli chcecie usłyszeć nadal naszą Asię Komorowską w przyszłym tygodniu, to zachęcam do tego, aby oddawać na nią swoje głosy. A przychodzą już pierwsze pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich fanów grupy Fani Katolickiego Radia Zamość, księdza Mariusza, księdza Grzegorza oraz księdza Jacka. Szczęść Boże. Jak również mamy kolejne pozdrowienia. Dobry wieczór. Witam i serdecznie pozdrawiam dzisiejszych gości, prowadzących oraz słuchaczy. Witam serdecznie słuchaczy, czcigodnych gości w studiu oraz księdza Mariusza. Ojej, przykro, iż moja ulubienica siostra Julita odnotowała w tym tygodniu spadek w zestawieniu. No, zachęcam do tego, aby ją troszeczkę podnieść waszymi głosami. A właśnie, mamy tutaj również, szczęść Boże, dwa dni temu swoją rodzinę obchodził ksiądz Karol Stolarczyk. Z tej okazji pragnę złożyć księdzu najserdeczniejsze życzenia, wiele Bożych łask i opieki Matki Najświętszej na każdą chwilę życia. Zdrowia i błogosławieństwa Bożego i wszystkiego najlepszego życzy dawna parafianka z Chorodła. My również dołączamy się do tych sympatycznych życzeń urodzinowych i właśnie... Dedykujemy zapomnianą piosenkę księdzu Karolowi, a o jakiej zapomnianej piosence przypomni nam w tym tygodniu ksiądz Jarosław Zawadzki? Posłuchajmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejnym felietonie muzycznym pod tytułem Zapomniana piosenka wita wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Zamość ksiądz Jarosław Zawadzki. W dalszym ciągu wspominamy wielkiego poetę, papieża, świętego Jana Pawła II, który przyczynił się do lepszego życia Polaków. Poeci nie zjawiają się przypadkiem. Wyśpiewa nam dziś pięknie zapomnianą piosenkę Edyta Geppert. To dzięki kochanemu papieżowi Polacy odzyskali nadzieję na wolną Polskę i nabrali na nowo sił do walki z komunizmem. Na zakończenie mszy świętej w Kielcach mówił święty Jan Paweł II. Drodzy bracia i siostry, dziękuję Bożej opatrzności, że mogłem sprawować Eucharystię tu na ziemi świętego krzyża. Na tę ziemię chrześcijaństwo przyszło bardzo wcześnie. W prastarej Wiślicy książę Wiślan przyjął chrzest w IX wieku. Ta ziemia została zaszczycona relikwią krzyża Chrystusowego, już za czasów Bolesława Chrobrego. Krzyż jest wam drogi. O ten krzyż walczyliście przez lata. Czyniliście wszystko, aby był on obecny w waszych domach, szkołach i zakładach pracy, aby był obecny przede wszystkim w waszych sercach. Jako hasło spotkania z papieżem wybraliście słowa w krzyżu miłości nauka. Patrząc na krzyż i kontemplując go, uczymy się miłości.
tej społecznej, tej rodzinnej i tej małżeńskiej. Dziękujemy Bogu, że Kościół Kielecki wyszedł zwycięsko z wielkiej próby rozbicia jego jedności. W macierzyńskie dłonie Matki Bożej Łaskawej oddaję tę ziemię i jej mieszkańców. I my prosimy Cię, Ojcze Święty Janie Pawle II, abyś oddawał wciąż w dłonie Maryi nas wszystkich Polaków, którzy z wielką wdzięcznością za 40 lat papieskiego bycia z nami proszą Cię, stawiaj się za nami do Boga w niebie. Za chwilę wybrzmi w naszych uszach zapomniana piosenka pod tytułem Poeci nie zjawiają się przypadkiem w wykonaniu Edyty Geppert. Niech ona uświadomi nam, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywają poeci, tacy jak papież święty Jan Paweł II. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji AMDG. Do usłyszenia za tydzień. A teraz zapomniana piosenka w wykonaniu Edyty Geppert pod tytułem Poeci nie zjawiają się przypadkiem. Poeci nie zjawiają się przypadkiem. Z niebieskich do nas przybywają stron. Na zawsze niezgłębioną jest zagadką, dlaczego z nami los swój dzielić chcą. W źrenicach tych posłańców prosto z nieba istnienia smutek i marzenia blask. W chaosie ziemskich spraw ich serca wiecznie płoną, dając znak tym, którzy zabłonili w mgle. Odchodzą tak jak przyszli niespodzianie. Zbyt prędko wypełniają się ich dni i znów na długo zostajemy sami. Być może trochę lepsi dzięki nim. Bezbronni, samotni w naszym świecie. Tak jakby niepotrzebni byli już. Odchodzą komedianci, muzykanci i poeci. Mam pytanie do naszego ojca Pawła. Ojcze Pawle, bo ksiądz Jarek przypominał nam postać świętego Jana Pawła II. A czy nasz święty papież był kiedyś na Madagaskarze? Był raz na Madagaskarze w 1989 roku. To była jego jedyna pielgrzymka na tą wyspę. I w jakim języku tam papież się modlił? No, papież na Madagaskarze modlił się w języku francuskim. Z racji tego, że też dobrze znał ten język. Wiem tylko tyle, że miał pozdrowić pod koniec Eucharystii, którą sprawował, miał pozdrowić wiernych w języku malgaskim. A czy ojciec Paweł mógłby tutaj nam wszystkim w studio, ale również wszystkim radiosłuchaczom przed radioodbiornikami powiedzieć to pozdrowienie naszego papieża w języku malagaskim? Bo chyba rzadko słyszymy ten język tak w przestrzeni medialnej. No podejrzewam, nie jestem pewien na 100%, ale podejrzewam, że użył formy Manaona Tumpuko Arahaba Janareu Recha, czyli tłumacząc na język polski, jak się macie, pozdrawiam wszystkich was. Bardzo, bardzo takie trafione pozdrowienie naszego świętego Jana Pawła II. A czy Jan Paweł II modlił się w języku francuskim, tak? Natomiast ja pamiętam, że ojcowie tutaj w Łabuniach w szkole uczniów uczyli w języku malagaskim znaku Krzyża Świętego. Czy można byłoby również naszych radiosłuchaczy troszeczkę do tego znaku Krzyża Świętego w tym języku tak przysposobić?
Ja zdradzę tajemnicę, że nawet ksiądz redaktor też się uczył tego języka, nawet sobie zapisał, a brzmi to właśnie tak. Amini anarani rai, sini zanaka, sini fana i masina. Amen. Zatem będziemy mogli tą piękną modlitwę, a konkretnie jej rozpoczęcie, znak Krzyża Świętego, również na piątym. Zmieszona w twych ramionach, mierzona dziewczyna nawet nie. Robię do przodu krok dwa w tył. W nadziejach pogubiona, niepewność mnie chyba zaraz. Zależy, byś tu był. Trochę już mnie znasz, duży ciepły blask, myśli lekki mrok, mnie sprzeczności pełną. Czy odwagę masz zrównać ze mną krok? Jasno i ciemno, kochaj mnie. Jasno i ciemno. W tym tygodniu to Dorota Osińska na miejscu piątym z utworem Jasna Ciemna. Pozdrawiam super prowadzących męża Julię Leosia. Szczęść Boże, pozdrowienia dla księdza Jarka i prowadzących audycję AMDG Stała Słuchaczka. Serdecznie dziękujemy za przypomnienie. Edyty Geppert i utworu poeci nie zjawiają się przypadkiem. Przypadkiem trafiło nam się trochę krótkie nagranie, ale spróbujemy jeszcze trochę kiedyś do Edyty powrócić, a dzisiaj wracamy do naszych miłych gości. Są z nami ojcowie werbiści. Jak zostać takim ojcem? Ojcem albo bratem zakonnym, bo w naszym zgromadzeniu mamy też możliwość zostania bratem zakonnym. Jak zostać? No najlepiej zgłosić się do nas, a my dalej pokierujemy. Natomiast jeśli ktoś by chciał poszukać w internecie, to na stronie www.werbiscji.pl jest taka zakładka powołania i tam są wszelakie informacje, kontakt mailowy, kontakt telefoniczny. Mogę to zdradzić bezpośrednio do mnie, bo jestem powołaniowcem też w polskiej prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. Zatem trzeba nam się do ojca Pawła zgłaszać. A jak odczytać, czy mamy akurat powołanie do ojców werbistów? No to jest właśnie zawsze indywidualna sprawa osoby i rozmowy z Panem Bogiem. Wiele osób przychodzi i pyta, rozeznając swoje powołanie. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby przyjechali do nas, jeśli chce zobaczyć, jak żyjemy my werbiści tutaj w Polsce. To zapraszam do nas, do Pieniężna, do seminarium czy do innego domu, aby przyjechał, zobaczył, pomieszkał trochę z nami, pomodlił się z nami, porozmawiał z nami. To naprawdę dużo pomaga w rozeznaniu powołania. Zatem bardzo serdecznie zachęcamy do tego, aby troszeczkę przyjrzeć się własnemu wnętrzu i temu głosowi, który tak
pewnie nieśmiało, a może miejscami troszeczkę wyraźniej do nas przemawia, aby może zostać ojcem werbistą i wyjechać na misję, choćby na przykład na Madagaskar. No właśnie, do czego bardzo serdecznie zapraszam. A my teraz zapraszamy do wsłuchania się w nasze miejsce czwarte. Będzie to, no, taki nieznaczny spadek, bo z trzeciego na czwarte od 7 tygodni jest z nami zespół Let Him Run i utwór pod tytułem W imię Twoje. Zatem mamy jeszcze, uwaga, uwaga, jakieś 17 minut do zakończenia naszego programu i w tym miejscu bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki i wraz z nami chcą przeżyć to wyjątkowe spotkanie na falach Katolickiego Radia Zamość. Cieszymy się, że chcecie teraz przysłuchać się zespołowi Let Him Run i utworowi W imię Twoje. W imię Twoje zwyciężać chcę każdy lęk i słabość we mnie. Jesteś słowem, w którym wierzę, że wszystko jest to, co dobre dla mnie. Dotknij tylko jeden raz swój, cały wylej na nas. Przywróć ślepym światło dnia, głuchym dźwięk, by usłyszeć Ciebie. Moje włosy policzone, moje kości poskładane, jedną całość i tak prosto. Wyszony ponad wszystko, w imię Twoje. Halo, halo, dzisiaj z nami jest jeszcze również sympatyczny radiosłuchacz czy radiosłuchaczka. Szczęść Boże, kto się do nas zadzwonił? Halo, halo. No, widocznie ktoś tutaj stracił rezon, ale my nie tracimy ani muszu, bo z nami w tym tygodniu, właśnie w tym wielkim tygodniu misyjnym są ojcowie, którzy tutaj są z nami w studiu. Ale właśnie, może takie pytanie do naszych ojców. Jak szybko można zostać takim ojcem werbistą? Bo na przykład ktoś nas dzisiaj słucha i sobie pomyśli, a zostanę, no ale czy ja zdążę? Słuchajcie, my mamy, jesteśmy w dobrej sytuacji, Polacy, bo najszybciej werbistą można zostać w Polsce. Cała formacja, żeby zostać księdzem, trwa lat 7. Na świecie trwa to trochę dłużej, bo dochodzą różne praktyki i tak dalej, także chłopaki potrafią studiować, uczyć się, praktykować nawet do 12 lat. Ho, ho, ho. Czyli minimum 7, tak? Minimum 7. A max ile Bóg da? Tak, jak ktoś lubi się troszkę włóczyć i zastanawiać, to też jest na to czas u werbistów, także decyzja zawsze jest przemyślana. Można zapytać Marka, ile już czasu studiuje. 9 lat już w seminarium. I jeszcze 3 przed nim. Bo Marek jest na roku... czwartym. O, to rzeczywiście to jeszcze kawałeczek tej drogi do tego, aby zostać werbistą, ale chyba warto, prawda? No tak. A my, uwaga, uwaga, mamy takie pytanie, bo mnie mocno ciekawi, czy tylko w Polsce i na Madagaskarze są werbiści, czy jeszcze w innych zakątkach świata również posługują? Tych innych zakątków jeszcze jest 70 kilka, także w prawie 80 krajach posługujemy na wszystkich kontynentach, tak jak mówię zawsze dzieciakom, oprócz Antarktydy, bo pingwinom Ewangelii głosić no nijak się nie da, nie kapują. No, można, ale czy to będzie jakiś oddźwięk? Chociaż święty Franciszek miał ku temu jakieś specjalne predyspozycje. To był mistrz, to był mistrz. A my, jak sami właśnie słyszymy, powolutku, powolutku dochodzimy do naszego podium, a przed podium nasza propozycja. I uwaga, w tym tygodniu będzie to propozycja człowieka, który urodził się w 1976 roku w Słupsku jako syn Małgorzaty Szudarskiej i aktora Jarosława
Stanisława Kuszewskiego. Dorastał w Gdyni. Uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Artura Rubensteina w Bydgoszczy. W 1999 roku ukończył studia w Akademii Teatralnej w Warszawie i jest obecnie aktorem Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu. W latach 2000-2018 mogliśmy go podziwiać w serialu M jak Miłość jako Marka Mostowiaka. Czy może już ta piękniejsza płeć, która nas słucha, wie, o kogo chodzi? Jeśli nie, to kontynuuje. W 2008 roku brał udział w trzeciej edycji programu muzycznego Jak oni śpiewają. Tam dotarł do finału, w którym zajął trzecie miejsce. W 2011 brał udział w 13 edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą wygrał. Natomiast w 2015 wydał debiutański album studyjny zatytułowany Album Rodzinny. A tam 11 utworów w stylistyce szlagierów międzywojennych. No, może spróbujmy zatem teraz już zgaść. Tak? Czy odgaść? A może po prostu usłyszeć, że chodzi o Kacpra Kuszewskiego i utwór, który nosi tytuł U Śliwy. Zatem posłuchajmy tego tygodniowej propozycji. Kacper Kuszewski u Śliwy będzie gościł w audycji AMDG. Listę AMDG. Kacper Kuszewski, serdecznie pozdrawiam słuchaczy listy AMDG i zapraszam do wysłuchania piosenki w moim wykonaniu. Miasteczko u podnóża gór, tu wypoczywa zawsze tłum. W lecie spacer, woda, opalanie, w zimie narty, kulik albo sanie. A u Śliwy na dancingu przez rok cały był szał ciał, kiedy Rico na swym saksofonie grał. Przeboje, że we dwoje, choć nie razem. I to latino, że tam ona, a on z inną. I to tango bajabonga, i ta piosenka taka wolna do przytulania, także aż zapraknie tchu, kiedy u Śliwy na saksofonie Rico gra. Tań ze mną dwa na jeden albo dwa na dwa. Gdy Rico w dłoń saksofon brał, tłum pięknych pań pod scenę gnał. Lecz on wodził wzrokiem zawsze za nią, ona była serca jego panią. A u Śliwy na dancingu przez rok cały był szał ciał. Zatem jeśli chcecie usłyszeć naszego Kacpra Kuszewskiego w przyszłym tygodniu i utwór, który wykonuje pod tytułem U Śliwy, i ten fantastyczny saksofon, no to zachęcam do tego, aby odwiedzać strony www.radiozamost.pl. Tam odnaleźć zakładkę audycja, w nich AMDG i utwór, na który chcecie oddać swój głos. A my wchodzimy na miejsce trzecie, czyli nasze tegotygodniowe podium. Będzie to utwór zespołu White Paper i Gladiator. Jest to awans z czwartego na trzecie od 7 tygodni. Tam był saksofon, a tutaj... Czyżby bas? Basio tak. Jak nic. Zatem posłuchajmy zatem tego utworu. Dzikie serce ma mnie okiełznane, znaje tylko Bóg, lecz jest łamsił świat.
powolutku miejsce trzecie wybrzmiewa White Paper i Gladiator w tym tygodniu na trzecim. Zachęcamy do tego, aby może przenieść ten zespół wyżej. A może? A może spadnie? Nie wiadomo. Wiem natomiast, że Mariusz Mądrzak i utwór pod tytułem Ruach już stale jest na miejscu drugim. On powolutku podchodzi pod miejsce pierwsze, ale znowu w tym tygodniu nie znalazł wystarczającej ilości głosów, żeby przebić się przez naszą czołóweczkę. Jednak mocno mu dobrze idzie. A zatem posłuchajmy. Mariusz Mądrzak i Ruach. Ponad bezmiarem wód ty się unosiłeś. Gdy z prochu powstałem, do życia zbudziłeś. Tych, których wybrał Pan, ty sam namaściłeś. Pieśń nową prorokom na ustach złożyłeś. Niech siedmioraki dar przenika duszę, gdy ciebie brak, twojej miłości żar. Niech rozpali serce obfitej łaski. Rzekła tak, swą mocą okryłeś. Ty Emanuela światu objawiłeś. Ty uczniom dałeś moc, kierujesz kościołem. Tyś pocieszycielem, ty wskażesz mi drogę. Ciszy mojej wzywam cię, Ruach. Wołam cię, proszę przyjdź, Ruach. Swoim tchnieniem dotknij mnie, Ruach. Znamy już refren, Mariusz Mądrzak i zespół, który wspiera naszego solistę w utworze Ruach. Jest w tym tygodniu na miejscu drugim. Zachęcamy do głosowania. Ale mamy dzisiaj fantastycznych gości. Tylko przypomnę, że za tydzień będzie do wygrania w konkursie album rodzinny Kacpra Kuszewskiego z jego osobistym autografem, bo mam taką cieplutką, piękniutką płytkę tutaj u nas na biurku, ale to już za tydzień. Natomiast dzisiaj w programie byli ojciec Paweł Gała, kleryk Maciej Szumilak i kleryk Marek Okuk, werbiści. I teraz, moi drodzy goście, mamy ten czas na pozdrowienia. Bardzo proszę. Więc ja pozdrawiam, jak już jestem na swojej ziemi, wszystkich moich ziomków, najbliższych, rodzinę, przyjaciół, kolegów, tych, od których wyszedłem, no i parafię w Łabuniach na czele z księdzem Piotrem Rawlikiem za świetne przyjęcie, też księży Dus Pasterzy, księdza Mariusza, księdza Rajmunda, no i dzieciaki ze szkoły, bo były super. Pozdrawiam wszystkich Polaków z Panem Bogiem. Ja do tych pozdrowień się dołączam i pozdrawiam również wszystkich, szczególnie wszystkich werbistów w Polsce i za granicą. Jeśli nas słuchają, to w sposób szczególny ich pozdrawiamy i w tym tygodniu misyjnym życzymy zarówno werbistom, jak i siostrom SSPS, jak i SSPS AP wszelkich potrzebnych łask w tym misyjnym dziele Kościoła. I jeszcze siostrom misjonarką Franciszkanką Maryi, bo nas przez ten tydzień gościły. To są dopiero porządne misjonary. Zatem serdecznie dziękuję za przybycie do naszej audycji i życzymy wam bardzo serdecznie, aby Chrystus, który gości w waszych sercach, również mógł przepięknie poprzez wasze usta przemawiać do serc, które spotkacie na waszej drodze. Serdeczny Bóg zapłać. Szczęść Boże. Szczęść Boże, a był dzisiaj z wami ksiądz Mariusz Pastuszak, za konsoletą pan Piotr Greszta i do usłyszenia już za tydzień, a kończymy naszym miejscem pierwszym. Agnieszka Cudzich i całym życiem wielbię cię. Tak troszkę skocznie, aby jeszcze nie pójść spać, ale już później życzymy wam bardzo dobrych, kolorowych snów
i do usłyszenia już za tydzień. Kiedy mówię, kiedy myślę, gdy się smucę, gdy się śmieję.